Święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą nam się z prezentami. Czy w tym roku byliśmy rozrzutni, czy może próbowaliśmy na nich zaoszczędzić? Co i dla kogo zdecydowaliśmy się kupić? To sprawdzał na opolskim rynku Maciej Dobrzański. Jakie prezenty pani w tym roku kupuje i też jakie ozdoby może na stół świąteczny? A my lokalnie kupujemy prezenty. Właśnie mamy tutaj pierniczki, miody też lokalnie. Wszystko to, co da się tak jakby w zasięgu komina, to kupujemy. To kupione tutaj, rozumiem, na naszym opolskim jarmarku? Częściowo tak. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, okazji do kupienia prezentów jest mnóstwo. Nie tylko w bogato wyposażonych sklepach, ale także na jarmarkach, takich jak ten na opolskim rynku. Jedni w święta grosza nie szczędzą, inni go liczą i wybierają prezenty. Raczej tańsze, bo w tym roku chyba ciężko u wszystkich jest, także... No, tańsze i raczej dla dzieci kupujemy prezenty. Niektórzy są w temacie upominków mocno tajemniczy. To jest moja tajemnica, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć teraz w telewizji, bo później się dowiedzą, nie? Rozpoznają. Dowiedzą się pod choinką, nie? Co będzie. Są i tacy, którzy wolą polegać na sobie. Prawdziwe prezenty nie kupowane samodzielnie, tylko każdy dla każdego zrobi jakąś niespodziankę, taką, żebyśmy się mogli cieszyć. Bo wierzymy nadal w świętego Mikołaja, w gwiazdkę. Przy czym prezenty dla dzieci to dla wielu zdecydowanie priorytet. Staraliśmy się wybrać to, co ich interesuje, więc... Syn dostaje z koszykówki, a młodszy syn interesuje się końmi i też dostaje o tematyce konnej, więc staramy się, żeby też to nie były jakieś drogie prezenty, drobne, żeby umieli się też tym cieszyć. W całym świąteczno-prezentowym szaleństwie warto jednak nie zgubić sensu świąt, zarówno w ich duchowym, jak i ludzkim wymiarze. Warto zapukać do sąsiednich drzwi, złożyć życzenia, zauważyć, że ktoś koło nas mieszka. Warto wykonać telefon do osoby może nie bliższej, bo do nich dzwonimy, ale kogoś dalszego z życzeniami, że o nim pamiętamy. Według danych zebranych przez portal rankomat.pl przeciętnie Polak wyda w te święta 1490 zł. Z tego 565 zł przeznaczone zostanie na prezenty. Wybór prezentów to oczywiście rzecz szalenie ważna, ale w te święta najważniejsze jest bycie z drugim człowiekiem. I właśnie tego w imieniu całej redakcji TVP 3 Opole serdecznie Państwu życzę wraz z życzeniami wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Maciej Dobrzański, Bożonarodzeniowy Kurier Opolski.